4 odcinki specjalne za nami, w miarę krótkie, tylko jeden, około 14 km. Myślę, że spisaliśmy się, jesteśmy liderami, prowadzimy po tym pierwszym dniu. Wymagający, bo zmieniały się warunki, pierwsze dwa odcinki suche, trzeci trochę mokre, a czwarty w ulewie, więc w zasadzie wszystko mogliśmy spotkać tutaj. Co już troszkę dotknęliśmy, czego już trochę dotknęliśmy w poprzednich latach, ale nie w tak bardzo zmiennym wymiarze. I to jest dowód na to, że każdy rajd, a zwłaszcza rajd Azorów, jest inny. Bo widzicie, teraz podjeżdża samochód bez przedniej lampy, bez błotnika, z uszkodzonym zderzakiem również. Jest bardzo niebezpiecznie, bo można się podbijać od band, jest bardzo wąsko, przyczepność się zmienia. No, w zasadzie powtarzam to, co myślałem już przed rajdem, bo wiedzieliśmy o tym, ale wielu zawodników Cię przekonało, że ten rajd jest bardzo wymagający. Po kilkudziesięciu kilometrach, 4 odcinkach specjalnych, 3 zawodników jest w niecałych 4 sekundach. To pokazuje, jak zacięta jest walka i to pokazuje, jak bardzo ciśniemy i każdy jedzie na granicy. Każdy też dysponuje innym setupem. Niektórzy z nas jadą na różnych oponach, zmieniają je pomiędzy odcinkami. No to jest trochę taka loteria, bo ta pogoda się bardzo często zmienia i te odcinki naprawdę są bardzo różne od siebie. Więc trudno wybrać optymalnie, ale na pewno no my jesteśmy i powinniśmy być zadowoleni, ponieważ prowadzimy.